Witam na kolejnym samosterownym spotkaniu poniedziałkowym. Dzisiaj mamy przyjemność gościć Adama Busza, kapitana Adama Busza. Adam pływa, chyba pływał już na wszystkim, na czym można było pływać, a ostatnio pływa na Concordii. 17 Adam wyjeżdża, znowu płynie na, znaczy leci na Concordię i będzie już kapitanem Concordii, więc mamy naszego człowieka w Kanadzie. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Adam Busz. Miło mi, że przyszliście tutaj posłuchać, co mam do powiedzenia. Chciałbym w takiej formule luźnej pogawędki żeglarskiej poopowiadać trochę o tym, głównie o tym, jak to mi się pływało ostatnio po Oceanie Atlantyckim, południowym głównie. No i jak będziecie mieli jakieś pytania, to bardzo proszę zadawać. W ogóle proszę przyjąć taką formułę, że możemy sobie wzajemnie przerywać. Nie dotyczy to mnie, niego i ziętami. Kiedyś miałem takiego prawnika w firmie, który każde spotkanie biznesowe zaczynał od tego, przyjmijmy taką formułę, że możemy sobie przerywać. I wtedy wszyscy się odprężali. Tak jak Marek powiedział, ostatnio pływam na Concordii i chciałbym parę słów powiedzieć o tym statku i o przede wszystkim tym zamyśle tej idei, która Concordii towarzyszy. Bo podejrzewam, że mało o tym się wie. Nie jest to specjalnie jakoś znane wśród naszych żeglarzy. A szkoda, bo jest to bardzo ciekawe. Zacznę od tego, że jest taki pan, nazywa się Terry Davis, mieszka w Stanach, ale to jest Kanadyjczyk i on ma dwie pasje życiowe, szkolnictwo i żeglarstwo. I wymyślił sobie, że to połączy i to mu się udało. Nie będę specjalnie dużo mówił o historii tego. Są bardziej zorientowani. Może kiedyś coś przeczytacie. Natomiast w tej chwili wygląda to tak, że jest tak zwany college w Nowej Szkocji, w Kanadzie, w miejscowości Lunenburg koło Halifaxu. College, gdzie młodzież normalnie się uczy. I ten college współpracuje z firmą, która jest armatorem statku żaglowego. To wszystko jest własność tego Terry'ego. Oferta polega na tym, że studenci, bo tak się nazywa młodzież w koledżu, mimo że to są ludzie do tam 18-19 lat tylko, studenci mogą na przedostatnim, zwykle semestrze, na pół roku popłynąć na statek. Jeśli chcą, to pod pewnymi warunkami, także związanymi z wynikami w nauce, mogą popłynąć na dwa semestry, czyli na cały rok. Czyli jest to college, jest to szkoła średnia, tak po naszemu liceum, kończące się gdzieś tam dla tych ludzi w wieku 19-18 lat, kończące się opcją popłynięcia na Concordii. I co ta Concordia im oferuje? Ona im oferuje rejs
jak mówię, półroczny lub roczny, czyli jeden semestr lub dwa semestry, po trasie, którą w tej chwili, bo parę lat temu i paręnaście lat temu głównie Concordia pływała po Pacyfiku, to inaczej wyglądało. Teraz Concordia pływa po Atlantyku i robi trasę, którą ja osobiście nazywam taką wielką atlantycką ósemką. Będę o tym troszkę później jeszcze mówił wtedy, kiedy będę próbował was zainteresować meteorologią taką globalną, ale teraz powiem tylko, że taka trasa wielkiej ósemki, może narysuję w waszą stronę, czyli opłynięcie północnego Atlantyku zgodnie z ruchem wskazówek zegara i południowego Atlantyku przeciwnie i powrót do Szkocji, to jest optymalna trasa na roczną wyprawę. I ta Concordia robi to już trzeci sezon w tej chwili. Ja brałem udział w tym rejsie 2007-2008 i muszę powiedzieć, że ta idea, jeśli chodzi o trasę, czyli taki general planning trasy, sprawdza się wyśmienicie. Tak jak badałem różne statystyki dla własnej potrzeby i przyjemności, no wiecie tam, ile wiatrów przeciwnych, ile zgodnych, ile silnych, słabych i wszystko po prostu jest pięknie. Głównie wieje z rufy, rozsądnie wieje i można płynąć. I ta trasa jest zaprojektowana bardzo dobrze. A w szczegółach, jak ta trasa wygląda, to też wam opowiem za chwilę, bo będę to popierał takimi slajdami mapkowo-zdjęciowymi. Myślę, że to jest interesujące dla żeglarzy. To teraz dwa słowa o samej Concordii i potem już przechodzimy do, nazwijmy to, pokazu. Concordia jest to statek 50-kilkumetrowy, 57 powiedzmy, a więc jest, ja nie wiem, pewnie wszyscy znacie Pogorię, prawda? Pogoria to jest taki statek, który najbardziej jest znany w naszym świadku żeglarskim. To teraz dwa słowa o samej Concordii i potem już przechodzimy do, nazwijmy to, pokazu. Concordia jest to statek 50-kilkumetrowy, 57 powiedzmy, a więc jest, ja nie wiem, pewnie wszyscy znacie Pogorię, prawda? Pogoria to jest taki statek, który najbardziej jest znany w naszym świadku żeglarskim i ewentualnie Chopin. No więc ona jest, Concordia jest o około 10 metrów dłuższa od Pogorii. Concordia jest o 130 mniej więcej ton cięższa od Pogorii. Pogoria ma niecałe 300 ton. A Concordia 430, słucham? Nie, 297. Pogoria, a 430 ma Concordia, czyli jest dłuższa, cięższa, ma o kilkadziesiąt metrów kwadratowych mniej żagla od Pogorii, prawda? Ciekawe, bo Pogoria ma około 1000, a Concordia ma 920, 930, zależy jak liczyć. Czyli tak, dłuższa, cięższa, ale mniej żagla. A mimo to muszę powiedzieć, że Concordia jest bardzo żwawa, jak na swoje gabaryty i kształty takiej pełnej, dostojnej matrony z dużymi, różnymi nadbudówkami, z pełnotliwym dziobem i tak dalej. Przy Pogorii Concordia wygląda jak ciężarówka. To jest eufemistyczne określenie, niektórzy mówią gorzej. Tak, no nie jest specjalnie piękna, ani taka, no nie robi wrażenia, nie wiem, wyścigowego żaglowca, przy Pogorii, który też nie robi wrażenia wyścigowego żaglowca. A mimo to wystarczy, że zawieje trochę wiatru
i ona płynie. I to było coś, co bardzo mnie zachwyciło w tej konstrukcji, że to jest statek, który przy całej swojej masie, przy tych kształtach takich obłych i pełnotliwych, jednak, no powiedzmy tak do 7-8 węzłów to nie robi nic, ale jak zawieje koło 10 węzłów, to ona zaczyna płynąć 3-4, a może i więcej. A potem to jest tak, że mniej więcej tyle, ile węzłów wiatru wieje, to połowę tego ona robi. I to się bardzo, bardzo fajnie tak jakoś sprawdza. To jest całkiem dobra konstrukcja. Dodam jeszcze dla zainteresowanych, choć może nie tylko, że Concordię zaprojektował pan Langner, a nie pan Choreń, jak wielu żeglarzy myśli. To nie jest ten sam konstruktor. Choreń zaprojektował Pogorię, Chopina, no te różne dary, iskry i tak dalej. Natomiast Concordię zaprojektował Langner. I jak się Concordię trochę bliżej pozna, to widać te różnice. Właśnie w tej takiej obłości, tej pozornej ociężałości, a jednak sprawności. Bardzo fajny statek. Statek zaprojektowany w połowie lat 80. dla pana Terego Davisa przez pana Langnera pod kątem potrzeb szkolnych. A więc posiada całkiem fajną, sporą klasę na rufie. Drugie pomieszczenie dydaktyczno-konsumpcyjne na śródokręciu, nazwijmy to, taka przednia nadbudówka. A więc to są dwa duże budynki, dwa duże house'y. I tym też się różni od Pogorii, która jest prawie płaska, prawda? Tam ma te nadbudóweczki bardzo niewielkie. Concordia ma wyraźne nadbudowy. Zobaczycie to zaraz na zdjęciu. Ma klasę, ma mesę, w której też się odbywają zajęcia. Mieści się tam spokojnie 30 osób w każdej z tych klas. Oprócz tego ma jeszcze pomieszczenie dydaktyczne na dole z komputerami i z takimi tam rzeczami, komputery spięte w sieci w ogóle. No i w razie potrzeby jeszcze można wygospodarować jakieś inne pomieszczenie dydaktyczne. Takiej potrzeby z reguły nie ma. Podczas płynięcia młodzież ma lekcje i to jest główne zadanie tego statku, żeby młodzież robiła w czasie rejsu normalny program dydaktyczny. Mimo woli i mimochodem i przy okazji stają się żeglarzami, bardzo szybko zresztą. Przechodzą oczywiście szkolenie bezpieczeństwa, a potem w miarę upływu tygodni nabierają wprawy w obsługiwaniu statku. No i po miesiącu czy dwóch już są pełnowartościowymi żeglarzami, którzy potrafią w prawie każdych warunkach dać sobie radę. Priorytetem dla Concordii jest to, że jest to szkoła. Odbywają się lekcje, normalne lekcje. Przez 4,5 miesiąca trwa semestr. Młodzież robi tam te swoje różne ćwiczenia, zaliczenia. Zdaje egzaminy, końcowe także, i to warunkuje ich dalszą karierę. No zdają potem na uniwersytety czy coś. A więc nie płynie się na Concordię po to, żeby przeżyć przygodę żeglarską przede wszystkim. To też, ale to jakby przy okazji. Nie płynie się po to, żeby obejrzeć świat, Afrykę, Amerykę jakąś, jedną czy drugą. To też, ale przy okazji. Przede wszystkim jest szkoła. Oni to rozumieją, są do tego codziennie właściwie, im się o tym przypomina i to jest priorytet. Ten priorytet w codziennym naszym, czyli załogi stałej, życiu przejawia się na przykład w tym, że statek prowadzi się właściwie jednoosobowo. Oni mają wachty w nocy, takie dość okrojone, od 20 do 8 rano, przy czym z reguły zwalnia się ich o 7, żeby sobie poszli na śniadanie. Natomiast o 8 jest coś w rodzaju apelu, a o 9 zaczynają się zajęcia. I od 9 do tam, nie wiem, 13 są lekcje i od 15 do 18 są lekcje.
z przerwą na obiad i jakąś siestę niewielką. I w tym czasie niepożądanym jest wykonywanie wielkich manewrów, wzywanie całej załogi na pokład, zmiany radykalne kursu i takie różne numery. W związku z tym tak trzeba zaplanować płynięcie, żeby tego unikać. Co więcej, w nocy, jak powiedziałem, jest wachta, a więc jak jakiś tam jeep poleci, no to można go zwalić, ale też wielkich manewrów raczej się nie robi. Robi się o 8 rano, o 8.10, przepraszam, o 8.10 do 9 i bardzo dobrze robi się manewry po kolacji. Tak do 20, bo o 20 jest czas wolny i potem już lepiej im nie przeszkadzać w tych zabawach, grach, oglądaniu filmów, pieczeniu ciasteczek, wszystko co oni tam wymyślają. Po co im to psuć? Dlatego dwa razy na dobę jest taki dobry moment, żeby zrobić jakiś na przykład zwrot, prawda? No uczą się dwa razy na dobę. Uczą się, tak jest. Uzbiera się. Uczą się oczywiście w każdym porcie przy wchodzeniu, wychodzeniu, no bo wtedy nie ma zajęć, tylko jest alarm manewrowy. No i jest pewien drobny wyjątek od tego, co przedstawiłem, mianowicie podczas dnia, czyli w tych godzinach lekcyjnych, niewielka ilość, niewielka liczba żeglarzy, studentów ma tak zwaną wachtę pokładową. Ale to nie to, że oni są tutaj przy prowadzącym i coś tam oko, coś. Nie. Oni wtedy są z bosmanem i z reguły wykonują jakieś prace społeczno-użyteczne. Jest też wachta kambuzowa, czyli taka, która pod kierunkiem zawodowego kuka przygotowuje wszystko, co trzeba. Dość skomplikowany system wymiany osób w tych wszystkich wachtach. Dużo bardziej skomplikowany niż na przykład my pływamy na Pogori, gdzie wiadomo, cztery wachty, rotacja tam co dobę i tak dalej. Nie, tam jest to dużo bardziej skomplikowane. Dyrektor szkoły, czyli ktoś taki, kto płynie też na statku i właśnie piastuje tę zaszczytną funkcję, ma jako jedno z pierwszych tych zadań swoich opracować taki strasznie skomplikowany w Excelu, on to robi, harmonogram zmiany. Imiennie, kto, kiedy, do jakiej wachty, kto, kiedy, co gotuje, albo idzie do bosmana, albo ma zajęcia z tego, z tamtego, antropologia, tu biologia morska, coś tam, coś tam. Bardzo to jest fajne, ciekawe, na szczęście ja się w to nie muszę mieszać. Prowadzę sobie statek jednoosobowo, stoję o tak jak tutaj przed wami, tu mam to wszystko, co powinienem mieć i jadę. I jadę tak, żeby jechać, żeby nikomu nie przeszkadzać, ani na morzu, ani na statku. Po prostu tak długo jak się da, no to sobie płynę, prawda? Ojej, nagła zmiana pogody. Tak trzeba, Wojtek, pływać, żeby nie było nagłych zmian pogody. No. Nie no, słuchajcie, oczywiście, że w ciągu 5 czy 10 miesięcy nie sposób uniknąć nagłych zmian pogody i wtedy, rzecz jasna, można wezwać wszystkich odpowiednim tam sygnałem. Oni z radością rzucają te ołówki, kałamarze i tak dalej, wyskakują na pokład w szelkach i robią manewr. Także to może być również w ciągu lekcji i to może być także w trakcie snu, no, ale dobrze jest tego unikać. To zależy w sumie od tego, kto aktualnie prowadzi statek. Statek prowadzi albo kapitan, albo pierwszy oficer, albo drugi oficer. Trzy osoby. Co 4 godziny się zmieniają. I od uznania tej osoby zależy, czy sterowanie odbywa się manualnie. Wtedy bosman z tej kilkuosobowej wachty pokładowej oddelegowuje jedną osobę do steru, żaden problem, albo jeżeli płyniemy, nie wiem, od tygodnia przez Atlantyk nic nie było, żadnego statku w promieniu 1000 mil, żadnego lądu w promieniu 2000 mil, no to wtedy nastawiamy autopilota, prawda? No bo oczywiście kiedy tylko można, to płynie się na żaglach. A wtedy, kiedy się nie da, to płynie się na silniku.
proporcje, ponieważ to są z reguły długie przeloty, te oceaniczne, no więc nie da się przepłynąć specjalnie oceanu na silniku, bo to by było nonsensem. Jest zdecydowana przewaga godzin żaglowych. Inaczej to troszkę wygląda wtedy, kiedy Concordia płynie po portach europejskich, prawda, tam Dublin, Lizbona, Kartagena, coś tam, no wtedy bywa różnie. Natomiast od Dakaru, ja pojutrze jadę do Dakaru właśnie, od Dakaru, Wyspy Zielonego Przylądka, Brazylia, Argentyna Południowa, RPA. Mam przed sobą tam cztery czy ileś takich przelotów i to będzie, no nie wiem, 95% na żagle.